Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Skarżysku Kamiennej funkcjonuje przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Szkole od Zadań Specjalnych. Takie również jest nasze centrum, szczególne i niepowtarzalne. W ramach pilotażu z CFEW wsparciem zostało objętych 9 przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Istotną rolą specjalistycznego centrum było wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem. Realizowane przez zespół z CFEW zadania podzielone były na 8 etapów, które obejmowały rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie ogólnodostępnej, doradztwo w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich, modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w tym lekcji pokazowych, działań doradczo-szkoleniowych, wsparcie specjalistyczne dla rodziców i dzieci oraz utworzenie wypożyczalni ze sprzętem specjalistycznym. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej przez CFEW w ramach programu Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością powstał Ośrodek Wsparcia i Testów. CFEW i OWiD tworzą system kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz kadry placówek oświatowych. W ramach działania instytucji specjaliści udzielili porad, konsultacji, prowadzili warsztaty, działania doradczo-szkoleniowe, umożliwili także bezpłatne testowanie i wypożyczanie sprzętu specjalistycznego. Współpraca z CFEW i OWiD w głównym założeniu dotyczyła organizacji szkoleń, konferencji w zakresie pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, w których uczestniczyli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodka Rozwoju Edukacji, PFRON, Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ponadto na bieżąco podczas spotkań zespołu z CFEW i OWiD wymieniamy doświadczenia w zakresie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i jej funkcjonowania w ramach dobrych praktyk. Udzielono informacji zwrotnych od koordynatorów edukacji włączającej i współpracy ze CFEW dotyczących potrzeb przedszkoli i szkół objętych wsparciem oraz zapotrzebowania na sprzęt specjalistyczny. Organizowano promocję w placówkach ogólnodostępnych objętych wsparciem z CFEW przez przedstawicieli centrum i ośrodka poprzez spotkania ze społecznością szkolną, zebrania z rodzicami, organizację kampanii społecznej. Upowszechniano informacje na temat działań w ramach projektów w sieci oraz mediach lokalnych. Zrealizowane zadania pilotażowe potwierdziły zasadność budowania systemu inkluzji, który uwzględnia specyfikę zadań powierzonych specjalistycznemu centrum wspierającemu edukację włączającą. Wspólne działania to klucz do lepszej edukacji, edukacji przyszłości.